Dzień dobry Państwu, witam w programie Onet Opinie. Dzisiaj moim gościem jest Sylwester Latkowski, autor filmu, który na pewno większość z Państwa oglądało parę dni temu, o Zatoce Sztuki. Witam Cię Sylwestrze, dzień dobry. Witam serdecznie. Sylwester, zacznę od tego. Od razu tak, jeżeli pozwolisz, to zacznijmy od środka od razu. Wobec Twojego filmu padają różne zarzuty, mniejsze, większe, rozmaite. Jestem ciekawy, który z tych zarzutów najbardziej Cię boli? Który najbardziej uważasz za najbardziej niesprawiedliwy? Czy ten... Kłamliwy, który w ogóle teraz pozwala się przyszyć wielu osobom do sukcesu, według nich, a dla mnie nie ma w ogóle sukcesu w tej sprawie. I to mnie najbardziej zabolało, bo dla mnie taki zarzut, jaki usłyszałem, teraz powiem konkretnie wprost, że w tym filmie nic nie ma i że bazuje na czymś, co było, to chcę przypomnieć, jak było. Oto Mikołaj Podolski, wówczas lokalny dziennikarz, który dzisiaj pracuje w Onet i który dzięki wam kontynuuje ten temat, kontynuuje ten temat nadal. Miesiąc temu, dwa miesiące temu, myślę, że będzie kontynuował, bo będzie u was nieblokowany. Przyszedł do mnie z prośbą, słuchaj Sylwester, ja już nie jestem w stanie nic zrobić. Zobacz, ukazywały się jakieś lokalne informacje, pojawiało się to w Uwadze nawet, w telewizjach. I zobacz, napisałem dużo, zrobiłem tym razem, w przeciwieństwie do nich, którzy przyjeżdżali, lokalnie lizali ten temat, zrobiłem duże dziennikarstwo śledcze. I mam ścianę, mam prokuratora, z którym rozmawiam, który pisze sobie, który chce mówić, że za sprawą stoi tylko Krystek, a ja dokładnie o tym wiem, że to nie o to chodzi. Sylwester, zrób coś ty. Udałem się do Trójmiasta z Michałem Majewskim, dziennikarzem śledczym. I jeżeli ktoś mi teraz coś zarzuca, że korzystam, no to tak, ze swojego śledztwa dziennikarskiego. Nie jest... I nie będę specjalnie wchodzić w zagrywkę medialną. Nie ten pan, który reprezentował to medium wczoraj czy przedwczoraj, który mówi, że to on i on. Nie. To Mikołaj Podolski, kilku innych dziennikarzy, jeden z ludzi z Facebooka i my, którzy z Michałem Majewskim weszliśmy i robiliśmy konsekwentnie tą sprawę, w tym czasie będąc przekupywani, zastraszani i mając tą atmosferę celebrytów i innych, którzy wpływali na nas, przeciwko nam. Tak korzystałem ze swojego śledztwa. I chciałbym, żeby ktoś teraz się nie przypinał akurat do tego. Nie przypinał i nie w ten sposób pomniejszał to. To mnie zabolało. Prawda wygląda w ten sposób, że dzisiaj słyszę nagle o sprawie, która właściwie została rozwiązana. Jak argument. Nawet słyszałem u prokuratora, wiceministra, że no przecież jest 40 jest zarzutów i tak dalej. Wiecie państwo, jak jest? Oto Mikołaj Podolski, dziennikarz Radia Onet, jest ścigany przez prokuraturę za to, że raczył ujawnić kilka faktów ze śledztwa. Tak, ściga się dziennikarza. A dlaczego się ściga i tak nadgorliwy jest sąd? No to powiem dlatego. Dlatego, że ta sprawa ma być cały czas cicho. Ta sprawa ma się zakończyć na Krystku, bo wokół tej sprawy mamy cisza. To, co zrobił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, człowiek opozycji, człowiek, który nie chciał rozmawiać w tym filmie, jak wiedział, że to będzie film pokazany u Jacka Kurskiego, który ma najgorsze zdanie o tej telewizji. Ale powiedział, Sylwester, lata robisz filmy, wiem, że byłeś tu w 2015 roku, przekonałeś mnie, żebyś stanął przeciwko temu miejscu, bo to Jacek Karnowski to powie, że przekazałem pewnemu fakty. I dzisiaj żąda komisji śledczej. Ale powiedz, wytłumacz mi proszę, bo ja przyznam się szczerze, nie bardzo zrozumiałem z tego filmu. Czy dlaczego twoim zdaniem ktoś chce ciszy wokół tej sprawy? Co się takiego dzieje? Czy w Trójmieście panuje, nie wiem, rządzi jakaś mafia, która kontroluje to, co się dzieje w biurze prokuratora? Czy ministerstwo, które no teraz walczy przecież z mafiami i ustawia niezależną prokuraturę od początku, też sobie nie radzi z tym? Co twoim zdaniem blokuje rozwiązanie tej sprawy do końca z ujawnieniem nazwisk każdej osoby, bez względu na to, z jakiej warstwy społecznej pochodzi, która była zamieszana w to, co się działo w Zatoce Sztuki?
duże pieniądze, materiały kompromitujące, które zarejestrowali ludzie związani z Zatoką Sztuki. Ten układ, który oni sami jakby tworzą wzajemnych zależności. To nie jest normalne, że po zdjęciach dobija się do wydawczyni tygodnika Wprost znany adwokat poprzez innych adwokatów i zastrasza. To nie jest normalne. Jakoś tego wsparcia nie poczułem u tych celebrytów, którzy na przykład dzisiaj wydają takie inne oświadczenia. To nie jest normalne, że tak jak przyglądam się tej sprawie, to robi się wszystko, żeby z tych dzieci zrobić prostytutki. Ja to przeżyłem w 2005 roku przy Dworcu Centralnym. Te dziewczynki same chciały, to są w ogóle prostytutki, ich matki powinny, opieka społeczna się powinni zająć. Tu chodzi o grube pieniądze, o grube kontrakty reklamowe, o to, że bawili się tam różni ludzie. I teraz odróżniamy jedną rzecz. To miejsce odwiedziło wiele osób. I nie o to chodzi. Ale nie wszyscy zanurzyli się głęboko w ten świat. Ten klub stworzył pewien system, który wykorzystywał właśnie znane postaci. Od ciebie na przykład jakbyś poszedł tam z kawą i zrobił sobie zdjęcie. I zrobiliby zdjęcie. Wrzucili na Facebooka. O, bywał nas tych i tych. I wiele osób jest z naszych zdjęć, ale nie wszystkie zostały użyte. Tak, każdy chce dzisiaj marginalizować to. Tam są konkretne osoby, które konkretnie używały tego miejsca do zaspokajania swoich potrzeb. Poczekaj, Sylwester, ale... Podłumie bywalców. I mówimy o... Jacek Karnowski nie bez powodu powiedział, prezydent Sopotu, że to był system, z którego czerpało szefostwo Zatoki. Że udało się im zbudować to właśnie dzięki tym ludziom. Nie dzięki tym turystom. Dzięki tym ludziom. Ale rozumiem, to, że nie. Do takiego momentu, bo w 2015 roku, w lato, całe Towarzystwo Warszawskie i ci ludzie wiedzieli, co się tam akurat działo, co się wydarzyło, że nie chodziło o jednego Krystka. I mimo tego było tak dla Zatoki. To nie pomagało śledczym, nie pomagało nam, jak się miały czuć te ofiary, jak te dziewczyny się miały czuć, skoro zobaczyły jedną rzecz, że jak my mam teraz zeznawać, mówić, skoro znowu oni mają za sobą ludzi takich. Tych ludzi, na których łowiono te dzieci. Jakoś nie ma, kilka osób na szczęście dochodzi do mnie. Dochodzi do mnie to, że iść osób mówi tak. Napisałem tą kartkę tak, nie widziałem. Nigdy bym tego nie zrobił. Ale o niektórych tego nie słyszę, wręcz odwrotnie. Czekaj, ale bo ja rozumiem, że ty nie twierdzisz, że każda osoba, która była w Zatoce Sztuki, po pierwsze sama brała udział w praktykach pedofilskich, albo przynajmniej wiedziała o tych praktykach, prawda? Ten film nie, to jest nieprawda. I dlatego mam nadzieję, że ten film będzie wreszcie online'ową możliwość do obejrzenia. Rozmawiałem z prezesem Jackiem Kurskim, czy puści ten film jeszcze raz i udostępni opinii publicznej, bo wokół tego filmu można wiele teraz rzeczy opowiedzieć, trzeba po prostu zobaczyć. O czym ten film jest? O bezsilności, o waleniu głową w mur. Tylko, że wiesz, że... Atmosfera teraz, którą też ty zbudowałeś podczas tej rozmowy, która się odbyła po projekcji filmu, jest taka, że każde nazwisko, przecież widzisz, co się dzieje w mediach społecznościowych, każde nazwisko, które rzuciłeś w kontekście tego filmu, jest teraz kojarzone z tym, z najgorszymi rzeczami, które się działy w Zatoce Sztuki. Jak ja przeczytałem twoją korespondencję z Borysem Szycem, którą on wrzucił do internetu całą, to moim zdaniem wydźwięk z tej, znaczy ja tak to odebrałem, powiedz, jeżeli to odbierasz inaczej, ale ja odebrałem to w ten sposób. Ty próbujesz go naciskać, żeby on z tobą porozmawiał na temat tego, co się działo w Zatoce Sztuki, a on ci cały czas powtarza: stary, nic nie widziałem, nie mam o czym z tobą rozmawiać, niczego tam nie widziałem. I tak się zastanawiam, no co on, rozumiesz, na końcu się cieszę, że nigdy nie byłem w Zatoce Sztuki, ponieważ boję się, że dzisiaj byś do mnie pisał i pytał się: Bartek, opowiedz mi, co się tam działo, a ja bym ci mówił: Sylwester, nie wiem, nie widziałem tam niczego, co się działo, a ty byś mi nie wierzył i byś moje nazwisko wrzucał w ten film. Dobra, Bartek, ale powiedzmy tak, spotkałbyś się, porozmawiał,
Meritum tej rozmowy miał, spotkaj, porozmawiaj, jak tam naprawdę było. Jeżeli byłbyś, to nie chodzi o to, Bartek, że ty tam raz byłeś, tylko że byłeś stałym bywalcem. Pływałeś na łódce z pedofilem. Bawiłeś się z tym pedofilem. Byłeś zaprzyjaźniony z tym pedofilem. Ale wiesz, że to jest, ale wiesz, że to jest wina przez asocjację. To znaczy... Naciskasz na tą osobę, spotkaj się. Jeżeli tak to zależy na dobrze tych dzieci i tak przeżywasz te dzieci, to opowiedz o tym, co zapamiętałeś. Bo akurat jeżeli ty wierzysz, że zaprezentowany masz cały zapis rozmowy wszystkich naszych rozmów z Borysem Szycem, to chcę ci tu powiedzieć, że Borys powinien zaznaczyć, czy rozmawiała ze mną wtedy jego partnerka, czy on. I co było, w jakim stanie, bo on tak chętnie jeszcze akurat pewną akurat rzecz insynuuje. Dlaczego nie powie o cudzysłowie takiej formie, zróbmy razem film, etc. i zostawmy ten temat. A jeżeli dziwi kogoś, że ja na przykład próbuję się na przykład z kimś zaprzyjaźnić po to, żeby coś uzyskać, informacje, to chcę ci to powiedzieć, że to jest normalna rzecz pracy śledczego dziennikarza. To nie jest tak, że bym przyszedł do ciebie i powiedział, Bartek, ty jesteś tym i tym i tym, tym i tym, to w ogóle chciałbyś ze mną rozmawiać. Ze mną, ja miałem taką wielomiesięczną grę. Od chętnie jestem ci pomocny, do momentu, kiedy poprosiłem, usiądźmy, że słuchaj, mam konkretne znowu nagrania, wierzyłem, tak? Rozmawiam, Bartek, z tobą, ty mi mówisz to, przyjmuję to do wiadomości. Przyjeżdżam z Gdańska z konkretnymi informacjami na twój temat, to chcę zweryfikować. Mówię, usiądźmy, porozmawiajmy. Nic więcej. To w tym momencie kik, on się zasłania mi żoną, która za niego pisze wpis. Tylko wiesz co, bo ja... Że oni razem. A zarzucając mi coś, to powiem tak inaczej. To jakim on był w stanie, że on sam nie był w stanie napisać tego pisma. Wiesz, to w ogóle generalnie chciałbym w takim razie, żeby Borys Szyc ujawnił prywatną korespondencję związaną z tamtego czasu. Żeby miał tą odwagę i zrobił screen ze swojego telefonu z rozmów z Turczyńskim o tym, jak się umawiał, jak wyglądała ta wyprawa na tej łódce. Żeby Borys Szyc, który tak chętnie epatuje prywatną rozmową i to nie w całości wszystkim moje rozmowy, chciał pokazać, jak rozmawiał z Krystkiem, jak rozmawiał z Turczyńskim, jak rozmawiał z dziewczyną, która według niektórych dzisiaj pomawia Bieniuka, jak wyglądała ta rozmowa, jakie zdjęcia nawzajem sobie robili, bo oni wymieniali. I żeby pokazał to opinii publicznej, żeby zrobił to samo, co mam je dezawuować, tylko dzisiaj wieczorem Borys zbierze telefon i mówi tak, ponieważ ja wtedy rzeczywiście, co wam publicznie powiedziałem, byłem naćpany i piłem, jest urządzenie mój telefon. Ja wam dzisiaj pokazuję wszystkie moje rozmowy z Turczyńskim. Bartek, apeluję teraz do niego. Dobrze, apeluję, żeby był tak samo konsekwentny w tym, co akurat zrobi. Ten apel... Żeby nie była ograniczona tylko i wyłącznie do jednego wycinka. Ten apel poszedł. Zobaczymy, co Borys na to odpowie. Ale powiem ci tak, że ja jako redaktor Naczelny Onetu bardzo często słyszę od swoich dziennikarzy, że mają jakąś historię, podejrzewają kogoś o coś. Może nie o czyny pedofilskie, ale o sprawach korupcyjnych. Bez przerwy słyszę takie rzeczy. I mi mówią, no i wiemy na pewno, że ten człowiek jest skorumpowany, ale nie chce z nami rozmawiać. I ja im wtedy nie mówię, no dobrze, kochani, jak on nie chce z wami rozmawiać, to napiszmy, że jest skorumpowany i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tylko ja im mówię, to musicie jakoś zdobyć dowody inaczej na to, że on jest skorumpowany. A ty postąpiłeś tak. Ktoś nie chce z tobą rozmawiać z jakichkolwiek powodów, bo cię nie lubi, bo nie ma ochoty, bo przestał pić. Wszystko jedno. Z jakiegoś powodu nie chce z tobą rozmawiać i ty wtedy publicznie rzucasz jego nazwisko w połączeniu ze strasznym przestępstwem, jakim jest pedofilia i mówisz, no i teraz stary, oczyść się sam. I tak się zastanawiam, czy ty uważasz, że to jest okej? To nie jest nieprawda. Ja na przykład pierwszy raz na Borysu wszyscy usłyszałem od twojego dziennikarza, który, chcę ci powiedzieć, chodził przy tym temacie. Ale nie napisał tego. Może nie miał dowodów. No może nie napisał, bo nie miał dowodów. Poczekaj, Bartek.
Zostawmy kuchnię w takim razie, moją wiedzę dziennikarską, bo tutaj rzeczywiście to jest jakby... Chcę ci tylko powiedzieć jedną rzecz, że to twój dziennikarz powiedział, że to jest największa w Polsce afera pedofilska. Nie zapomnij, że to twój dziennikarz akurat powiedział. Ale to nie mam... Ja nie mam z tym... Teraz powiem, że to jest nieprawda. To jest nieprawda, co przed chwilą powiedziałeś. Borys Szyc miał się odnieść do konkretnych nagrań. Które chcę ci powiedzieć... Właśnie nie zachowałem się tak, jak ty mówisz, tylko czekam cały czas, żeby się odbyć. Ja nie zaprezentowałem tych nagrań. Ale to pokażesz je, czy... Bo wiesz, no bo ja nie bardzo rozumiem tej sytuacji. Zobacz, jak miałeś, jako redaktor naczelny Wprost opublikowałeś, rozpocząłeś sławną, wielką aferę podsłuchową, to nie opublikowałeś, twoi dziennikarze nie opublikowali we Wproście artykułu o tym, że istnieją takie nagrania, nie powiemy wam, co na nich jest, a teraz się do nich odnieście, drodzy politycy, tylko napisałeś, co jest na tych nagraniach. I do tych nagrań musieli się odnosić politycy. Teraz robisz odwrotnie. Dwie rzeczy odróżniamy. Tamto coś, co nas próbowano mówić jako dziennikarstwo śledcze, mówiliśmy, że to był news. A ty mówisz o śledztwie, które dla mnie trwa od 2015 roku, które nadal trwa, bo ten film wywołał teraz kolejne rzeczy, które do mnie spływają. Mówisz mi o człowieku, który mienił się jako ten, który walczy z Zatoką, a jakoś nie czułem go w 2015 roku, że w Atoczu, który więcej próbował ze mną mnie rozegrać w ten sposób, że zagrał mi w serialu, etc., etc., tak? Mówisz o tym i chcę ci powiedzieć, że jeszcze raz zapaluję do Borysa Szyca. Zależy ci na ofiarach, weź przejrzyj swój telefon. Marcin Turczyński wpadł w ten sposób, bo w ogóle by nie był oskarżony, tylko dlatego, że na jednym z nagrań, jak jest wykorzystywane dziecko mam państwu mówię, nie osoba nie, poniżej 15 lat, jest kawałek tapety nagrany z hotelu Zatoki Sztuki. To chciałbym, żeby Borys Szyc, zamiast koncentrować się na rozmowie teraz, mówię, niech dalej to robi, znalazł ten czas i przejrzał swój telefon. O to też go prosiłem. Jeżeli teraz ty mnie atakujesz za to, że będę na molu, że będą mi wyrzucać oknem, a ja będę wchodził, to chcę ci powiedzieć, nie bez powodu Borys Szyc jest pokazany, bo nie wszyscy pływali z pedofilem na tej łódce w konkretnym czasie, w konkretnym towarzystwie. Nie wszyscy byli zaprzyjaźnieni z tym pedofilem. Nie wszyscy. I niech nie będzie teraz tak, że każdy, kto był w Zatoce, ma się tłumaczyć z bliskich związków Borysa Szyca z pedofilem, który powie, że słuchajcie, bo Latkowski z was wszystkich teraz robi pedofil. Bo to jest nieprawda, nie jest o tym film i prosiłbym, żeby obejrzeć dokładnie ten film. I nie wszyscy mieli kartki tak dla Zatoki w czasie, kiedy było wiadomo dla nich, że tam był proceder pedofilii. Schemat, który prezydent Sopotu, i chcę to powiedzieć wyraźnie, nie Jacek Kurski z reżimowej telewizji, nie przedstawiciel PiS-u, tylko człowiek, który walczy z obecną władzą, z Jackiem Kurskim mówi wprost, że oni stworzyli system, dzięki któremu mógł się dziać ten proceder. I to musi być wyjaśnione. Jeżeli jest miejsce tworzone poprzez konkretną grupę, powiem ci inaczej. Czy ty wiesz o tym, że bo to jest system klubów, że w Dream Clubie były loże zamknięte dla tego człowieka, który miał dużą kasę, nie mógł się tam dostać. I były pilnowane. I kto tam bywał w tych lożach? Nie mam pojęcia, chętnie się dowiem, ale... No, ale mam nadzieję, są listy bywalców w tej loży. Ja mam nadzieję, że właśnie to, co o czym mówiłeś, że ta prokuratura, która obiecała publicznie, że powstanie zespół trzech prokuratorów. Jeszcze muszą mieć policjantów do tej żmudnej pracy. Natomiast problem. Tam na bramkach stoją ludzie z policji, z trójmiejskiej policji, z CBOS-u, z normalnej policji. Rozumiem, że oni swoich kumpli teraz będą ścigać? To jest tak, że w takich sprawach tylko zawsze mali muszą cierpieć. Nie mówi się już o ofiarach w tym momencie. W tym momencie jest urażone ego celebryty. Ego celebryty, który
który potrafi różne skandale robić. Ten sam celebryta, który teraz mówi, że tak mnie zaatakował inaczej, potrafi, i ty znajdziesz w archiwum, co on wyprawia, jakie prowokacje robi, z czego się nabija, z czego się nie nabija, z kogo się nabija. I on nagle, jego ego jest ważniejsze niż ta prawda, niż to, żeby dojść do czegoś. I mój apel był taki. Macie pewną wiedzę. Jak nie pamiętacie, macie swoje telefony. Oni posiadają telefony. Tak jak ludzie z Zatoki szantażują nagraniami, zdjęciami, to oni też na pewno zachowali telefony. Mają zdjęcia. Sylwester. Niech nie opuszczają mniej opinii publicznej. Niech pójdą z tym do prokuratury. A ja mam jedną rzecz. Jak myślisz, jak się spotkał ten trzyosobowy zespół prokuratorów, tak? Tak? Bo usłyszymy, że jest to powołane. Co się wydarzyło następnego dnia? Czy dzień później jest konkretna grupa ludzi, którzy tam często bywała, którzy byli w konkretnych miejscach, konkretnych lożach? Nie wszyscy, nie kochani, wszyscy bywalcy Zatoki Sztuki. Tylko jest konkretna grupa osób, która była sfrendowana z pedofilem, z pedofilami. Czy jest coś takiego, że jak do innych ludzi, oni wpadają o 6 rano, potrafią zastępcę komendanta głównego, który sam do nich przyszedł, prawda? I on też, mówimy często o ustosowaniu czegoś takiego, że znowu policja zaczęła wchodzić o godzinie 6 rano i brać takich ludzi, no tak jak szefa CBA byłego, tak, i innych, i potrafią wejść. Czy jak myślisz, czy tam ktokolwiek się pojawił, żeby zabezpieczyć nośniki, bo tam... Wiesz co, myślę, że nie. Myślę, że idziesz w stronę tego, żeby powiedzieć, że nie. Ale powiem ci, Sylwester, teraz... Bo myślę, że chcę ci powiedzieć, że ja nie wierzę w to śledztwo. Jesteś teraz człowiekiem, który ma wejścia u prezesa TVP. Możesz go poprosić o to, żeby zrobić drugi film, ciąg dalszy twojego filmu, drugą część i na przykład spróbować się dostać do prokuratora generalnego albo do ministra sprawiedliwości. Na to samo wychodzi. Rozmową z tobą rozmawiałem z Jackiem Kurskim. Rozmawiałem w ogóle o czymś, co myślę, że też jest ważne, że w czasie pracy nad tym filmem robiłem różne inne wątki. I że chciałbym, żeby ten zespół mógł trwać. Mhm. Tak, żeby nie zmarnować materiałów, do których doszedłem z ludźmi, którzy byli przy tym filmie. Martwi mnie to, że oni się teraz boją, obawiają. Bo to, co widzą, to oni się po prostu fizycznie zaczynają bać, bo mówią, Sylwester, no, mam pracować 3 tygodnie, a za chwilę będę podawany za to, że pracuję. Bo ktoś teraz... Jest coś takiego, że wczoraj ktoś mignął na Twitterze, że ktoś został wyzwany od różnych i tam groził. To ja takie groźby dostaję. Nie macham tego na Twitterze, ani na socjalach, że dostaję takie groźby. Boję się raczej o tych innych ludzi, o przyjaciół, o bliskich, ludzi, którzy pracowali przy tym filmie, są przerażeni i o innych wątkach. No bo, no co, powiedzmy o tym, no, ja jednym z wątków, to każdy myśli, że ja się zajmowałem co tylko celebrytami, to jest nieprawda. Zajmowałem się kontynuacją dworca z 2005 roku. Mówisz o siatce pedofilów na dworcu centralnym w Warszawie. Wątku Krzysztofa Zanussiego, Kleru, zajmowałem się też, sprawdzałem sprawę Podkarpacia. Tak, tego Podkarpacia. Ale to Sylwester, wiesz co, musimy kończyć rozmowę, ale ja tylko ci mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że pociągniesz te... Że mogę na przykład powiedzieć wprost, że prawdą jest to, że ci ludzie, ci Ukraińcy, ci bracia R, dokumentowali to, co się tam działo i są nagrania dziewczyn, kobiet, ja nie wiem, czy to są dzieci, ale są nagrania. Ja akurat wiem to stąd, dlatego że te osoby wykorzystywali przy Krykowcu. Ja zrealizowałem serial przy Krykowcach i tam są konkretne osoby, które widziały te nagrania. Są nagrania, mówisz o osobach publicznych, które tak, odwiedzały tą agencję. Bohaterowie mojego filmu przy Krykowcy, notabene, który do dzisiaj obecny jest szef biura centralnego CBOS, obecny, nie mówimy o byłym, tak?
doprowadzić do takiej sytuacji, że serial ten na przykład jest zablokowany, nadal się nie może odbyć, a ścigani są twórcy i przykrywkowcy. Bo co się obawia na przykład, że zrobimy drugą serię, na przykład wyjaśnimy historię, jak ci bracia R i dlaczego oni mogli tak funkcjonować? Bo tak ci funkcjonowali dzięki temu, że część operacji pod przykryciem działo się tam. I bracia R rejestrowali to. To nie jest kłamstwo. Okej. Okay. Sylwester, słuchaj. Widzisz jedną rzecz, że ktoś, kto chce, to tak jak w komunikatach ostatnio zrobiło to dwóch celebrytów, że ja w wojnie politycznej, to chcę powiedzieć jedną rzecz. To u mnie Wojciech Kaczmarek był zatrzymywany, to ja zrobiłem film o Barbarze Bidzie i tak dalej, tak? Ja robię swoje akurat rzeczy. Sylwester, trzymam kciuki, żeby ci się udało ciąg dalszy zrobić i żeby ci Jacek Kurski pozwolił to opublikować w TVP. Zobaczymy. Sylwester, musimy kończyć niestety. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. I mam nadzieję, że ten film rzeczywiście będzie można drugi raz obejrzeć na spokojnie, że na przykład się ukaże w serwisie VOD w TVP, żebyśmy mogli jeszcze raz spokojnie sobie przeanalizować to, co się na nim dzieje. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Sylwester Latkowski był naszym gościem. Do zobaczenia Państwu. Onet Opinii oczywiście wraca jutro 1:30 po południu.